Witaj na kanale. Film składa się z dwóch części. Część pierwsza to podstawowe informacje o zwierzaku, natomiast część druga to odgłosy zwierzaka. Odgłosy możesz wykorzystać w dowolny sposób: gdzie chcesz, jak chcesz. Zupełnie za darmo. Szczur wędrowny to gatunek gryzonia należący do rodziny myszowatych. Charakteryzuje się brunatnoszarym ubarwieniem z żółtym odcieniem. Przy czym strona brzuszna jest jaśniejsza. Wyróżnia się długim, nieowłosionym ogonem, który odgrywa kluczową rolę w termoregulacji ciała. Szczur znany jest jako nosiciel wielu groźnych chorób i szkodnik, tępiony przez człowieka. Pomimo to, w laboratoriach szczury służą jako zwierzęta doświadczalne. Są również hodowane jako zwierzęta domowe, tak są osoby, które wolą szczura niż psa czy kota. Gatunek ten nie wykazuje wyraźnego dymorfizmu płciowego, znaczy to mniej więcej tyle, że samce są bardzo podobne do samic. Szczur pochodzi z północno-wschodniej Azji i rozprzestrzenił się na cały świat, żyjąc wszędzie tam, gdzie znajdują się ludzkie osiedla. Szczury wędrowne osiągają długość ciała od 19 do 30 cm, a ich masa może wynosić od 240 g do 550 g chociaż zdarzają się osobniki ważące nawet prawie kilogram. Ogon stanowi około 75% długości ciała i jest pokryty pierścieniami łusek, pełniąc istotną funkcję w regulacji temperatury ciała. Przeciętna długość życia szczura wędrownego w warunkach naturalnych to około 4 lata, choć w laboratoriach mogą żyć nieco dłużej. Ich oczy mogą poruszać się niezależnie od siebie, jednak ich wadą jest słaby wzrok i brak możliwości widzenia koloru czerwonego. Ale za to szczury rozpoznają barwy niebieskie oraz zielone i co ciekawe ultrafiolet, co pomaga im w orientacji w terenie. Szczury wędrowne są wszystkożercami, których dieta składa się z ziaren, owoców, padliny oraz różnorodnych pokarmów dostępnych w środowisku ludzkim, takich jak resztki żywności. Te zdolne do adaptacji gryzonie potrafią wykorzystywać bogactwo zasobów żywnościowych dostępnych w ich siedliskach. W łańcuchu pokarmowym pełnią rolę zarówno konsumentów, jak i ofiar. Są one łupem dla wielu drapieżników, w tym kotów, psów, ptaków drapieżnych oraz dzikich ssaków takich jak łasice czy szopy. Ich zdolności do przetrwania w różnorodnych warunkach środowiskowych, w połączeniu z bogatą dietą, sprawiają, że szczur wędrowny jest ważnym ogniwem w ekosystemach, w których występuje. Szczur wędrowny jest gatunkiem synantropijnym, co oznacza, że żyje w ścisłej symbiozie z człowiekiem i jego osiedlami. Pochodzący z północno-wschodniej Azji, rozprzestrzenił się na cały świat, szczególnie tam, gdzie znajdują się ludzkie osiedla. Występuje w miastach, na składowiskach odpadów, w piwnicach, a także w sieciach kanalizacyjnych, magazynach i innych budynkach. Szczury te potrafią również adaptować się do życia w pobliżu zbiorników wodnych, gdzie czasem przenoszą się w okresie letnim. Ich zdolność do adaptacji pozwala im przetrwać w różnych warunkach środowiskowych, od obszarów zurbanizowanych po tereny rolnicze. Szczur wędrowny należy do domeny eukariontów, królestwa zwierząt, typu strunowców, gromady ssaków, rzędu gryzoni oraz rodziny myszowatych. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli swojej rodziny, a jego obecność na całym świecie świadczy o dużej zdolności adaptacyjnej i ekspansywności. Jego systematyczna pozycja podkreśla przynależność do szerokiej grupy gryzoni, która obejmuje gatunki o różnorodnych trybach życia i dietach. Jednak szczur wędrowny wyróżnia się szczególną bliskością z człowiekiem i jego wpływem na ekosystemy miejskie.